Niezwykle ważne jest jeszcze to, że w tej całej historii pojawia się jeszcze ktoś. Pojawia się krewna Maryi, Elżbieta. Ta, która już była w podeszłym wieku, która była kobietą bardzo prawą i pobożną, ale która była bezpłodna. Anioł mówi bardzo konkretnie o Elżbiecie, mimo że wydawałoby się, że to nie dotyczy wprost sprawy Maryi. To jest jakaś droga szczególnie przez Pana Boga upodobana, że nie zostawia mnie samego, że nie chodzi mu tylko i wyłącznie o mnie, że nie przestaje na tym, co buduje między mną a nim, że natychmiast odsyła mnie do innych. Mówiąc, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym, pokazuje, że wcześniej i w kimś innym już uczynił wielkie rzeczy, już uczynił cuda. Bardzo często właśnie to jest dla nas znakiem. Nawet gdy jeszcze sami w sobie nie widzimy działania Bożego, to Bóg sprawia, że zaczynamy widzieć Jego działanie w innych. Może właśnie w tych, po których byśmy się tak naprawdę tego zupełnie nie spodziewali. Ale to jest dla nas konkretny znak, że warto tej drodze i temu słowu, które Bóg mówi do mnie, zaufać. Jak odpowiada Maryja? Tym, że natychmiast idzie do swojej krewnej Elżbiety. Natychmiast idzie zobaczyć to, co uczynił w życiu tej kobiety, jej krewnej, sam Pan Bóg. Dzięki temu odkryje też, i to jej pomoże, przyjąć to słowo, które jest konkretnie dla niej. Tak samo może być i zawsze wydaje mi się, że jest w naszym życiu. Że jeżeli zaufamy słowu i zobaczymy, że ono działa także w innych, będzie to dla każdego, dla każdej z nas dowód, że może zdziałać też wielkie rzeczy we mnie. To powoduje, że dużo łatwiej nam przyjąć to słowo, które jest do nas kierowane. To też nas zaprasza do tego, by iść do tych, którzy doświadczają Bożej mocy, mocy Bożego Słowa. To też nas jakoś wyprowadza z tego koncentrowania się tylko i wyłącznie na sobie samym i na tym słowie, czy na tej relacji, która jest między mną a Panem Bogiem. To jest opowieść o Kościele. To jest opowieść o tym, że Bóg działa nie tylko dla mnie, ale również przeze mnie. To jest opowieść o tym, że Bóg, który pragnie się we mnie urodzić, nie jest tylko dla mnie, ale że mam go zanieść do innych. Wiemy, że później, gdy Maryja pojawia się u świętej Elżbiety, ona rozradowała się w sercu i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami. Dlatego tylko ktoś tak naprawdę może zobaczyć, że ten Adwent, który przeżyłeś z Maryją, jest udany. To ktoś zaświadczy o tym, że zmieniło ci się twoje życie. Że sam możesz nawet tego nie zauważyć, ale drugi, ten, któremu Bóg uczynił wielkie rzeczy, zobaczy również w tobie tą niezwykłą łaskę.